gdzie chciałaś zmieścić taką stopę? Do takiego bucika serio? Babą? No, tragedia, co? Panie Halux, pan się nawet nie spodziewał, że podbijesz pan YouTube'a. Od razu minus 30, a nie, minus 50 cały czas, okej. Okay. Przysiadam sobie w takim ustronnym miejscu i założę sobie skarpetkę. No, nie mogę opiąć. O, dobra. Panie Halux, pan się nawet nie spodziewał, że podbijesz pan YouTube'a. No, 10 tysięcy wyświetleń. No ja nie wiem, jak tak dalej pójdzie. Dobra, zakładam skarpetę i idziemy na jakieś mierzymy, ale jeszcze nie wiem, co będę mierzyć. Chyba klapki, co? A co ja na lewą założyłam? Na lewą, dobra. No, już widzę, że bardzo głośna muzyka gra, ale może będzie mnie słychać. Zobaczymy. Dobra. W ogóle obeszłam całe CC i nie mogłam znaleźć skarpety żadnej. Serio. Dobra, zakładam mój sandał i idziemy. To co mierzymy? Klapki czy sandałki? Nie wiem. Jest w ogóle jakaś wyprzedaż. Minus 30% na drugą parę butów lub torebkę. Dotyczy także produktów przecenionych, szczegółu sprzedawcy. A to nie minus 50? Nie, no chyba minus 50 jest, nie? Lecimy tak jak ostatnio. Jak są 38, to mierzymy, co? To są na gumeczkę. Tak, na gumeczkę, czyli fajne wkładane. Dobra, cena 299 zł. Tak się prezentują. Mam tutaj też lusterko, także fajnie. Już zakładam. O, fajnie się wkłada. Mega, naprawdę. I nawet czuć ten obces, powiem wam. No, czuć go. Jak docisnę stopę, no to wyjdzie, nie? I tu się nieładnie marszczy. No, tu nieładnie. Czyli jak macie mniejszego Haluxa, no to jak najbardziej. Może ja powinnam zbliżyć? No jasne, że tak. Widać, jak się marszczy, widać, nie? No to nie, nie dla posiadaczy dużych Haluxów. Okej. Okay. Dobra, będziemy zbliżać, nie? Dobra, się podobnie jeszcze są takie. O. To jest ta sama cena? Chyba tak. To jest wszystko minus 50%? Nie wiem. Tutaj są ceny, bo przeceniane, czyli to jest chyba to minus 30. Gdzie tu jest cena? Nie widzę. Jeszcze jest taki sandał, 37, no to wiadomo, nie mierzymy. Aha, i taki na obcasiku jeszcze, zobaczcie. A co to jest za rozmiar? 35. No dobra, nie będę szukać po pudełkach, za długo się schodzi, nie? Jak jest 38, to po prostu podnoszę. Tych to nie chcemy, to idziemy dalej. Okazji, jak szukam rozmiaru, to będę wam pokazywać buty. No nie? Chyba fajna metoda. O, jest 38, taki. Szukam ceny, nie? Chyba 200, tak, 279 minus albo 30, albo 50%. Na obcasiku. Też ta guma tutaj jest. O. Dobra, wkładamy, co? Chodźcie. O, też się bardzo fajnie wkłada, bez problemu. Och, i zobaczcie. Czyżby tak fajnie wygląda. Całkiem nieźle wygląda, nie? Prawie w ogóle nie widać, że ten palec jest skrzywiony. Jak mówiłam, można go jeszcze naprostować przy pomocy taśmy, ewentualnie klina. Obie metody pokażę na Instagramie, także zapraszam. Ale fajnie wygląda, nie?
naprawdę fajnie. Dobra, ściągamy. Lecimy po kolei. No, hotel, babo. No dobra. Mam tutaj klapeczki obok. O, takie ładniutkie. 198 zł. Po przecenie już. Z 249. O, jest 38. No jak fajnie, co? Myślę, że też może fajnie wyglądać. A coś tutaj jest? Nie, myślałam. Fajnie się wkłada, ale nie. Dobra, już widzę, że nie. Zobaczcie, jakie skrzywienie. Nie ma opcji. O nie, nie, nie. Dobra, nie. Ściągam. Boże, im w ogóle skarpeta poszła, serio? Masakra. Sandałki jeszcze w takim wydaniu, ale już nie będę mierzyć, nie? Tylko chciałam wam pokazać. Ewentualnie coś takiego. Mhm. A ten? Aha, ma rzepy po prostu. Jaki rozmiar? 38. No to mierzymy. A co? Postaram się przymierzyć jak najwięcej butów, ok? Ale wygodny, ojejku. W ogóle go nie czuć, ale jest chyba za mały, co? No trochę mi palce wyłażą, nie? Nie, nie fajnie. Ale jest mocno wygodne. Okej, ściągam. No. Aha, bo on jest w sumie odpinany na dwa rzeczy, już on pokazuje. Tak jest odpinany tu, ewentualnie o. Tu, ewentualnie tutaj. Okej. 37, bo już bym mierzyła na takim obcasiku. 198. 39, ale to wiadomo, że będzie brzydko. No i nie mój numer, nie? 37. No właśnie, może coś na obcasiku przymierzymy. 37. 174 zł już po przecenie. To są w ogóle ostatnie sztuki z 349. No okej. Okay. No, ale tu pominam takiego trochę na koturnie. 114 z 229. Mierzymy? Jaki to jest rozmiar? 38. To mierzymy, a co? Chodźcie. Czy mi też takie oczko poleciało w tej skarpecie? Jak to się stało w ogóle? Przez to moje paznokcie chyba. O, zobaczcie. Tak, jak jest obcasik, stópka podniesiona, od razu inaczej haluks wygląda, nie? Prawie jakby go nie było. Jeszcze odbicie lustrze. No i co myślicie? Jakby jeszcze zapił ten paseczek? Sexy babeczki, sexy. Łomatko, czekajcie. Nie wiem, czy coś było widać. Nawet nieźle. Dobra, ściągam. Jeszcze na takim słupeczku. 184 zł. 40. No to nie mój rozmiar, to nie mierzę nawet, nie? Okej. Okay. To tak pod siebie oglądam, ale nie, nie podobają mi się. 369 jak coś. To takie. Też 349.
Do jaka to jest? 38. Dobra, wybaczcie, przymierzę sobie jedne, dobra? Bo ona jest w ogóle troszeczkę podkurzona, ale to nic. Myślę o takim właśnie. Chciałam zobaczyć, jak będzie wyglądał. Za dużo. Za duże. Nawet nie wiem, czy mi się podoba. Dobra, tak dla odmiany. Nie wiem, czy ja tego mierzyłam. A nie, bo to było 37. Chciałam przymierzyć, ale jednak za mało. To idziemy dalej gdzieś, co? Szukamy dalej. Jeszcze jak coś, to o, taki. Ale już widzę, że malutki. 37. 279 zł. 36, 208. Tak przelecimy, co? Też pełne, zobaczymy, co tutaj można sobie strzelić. 208, też 37 i 299. 38, dobra, mierzę. Oj, nie szkodzi. O, to ja tu mam szeroko, tu mam wąsko, ale nie, dobra, to można dopasować. Okej. Okay. Jejku, miałam związać włosy, zapomniałam. No i? Widać, ale nie, dla mnie za luźny w ogóle, nawet chyba go nie można za bardzo dopasować, no nie wiem. Dobra, ściągam, nie? Normalnie mam szczupłą stopę, ale przez tego haluksa ona się wydaje naprawdę taka, wiecie, gigantyczna. No i to jest problem z dopasowaniem buta, to na pewno. Okej, gdzie to było? Aha, tutaj. Dobra. Idę szukać coś dalej. O, taki sandałek, 222 zł. Rozmiar 37. No to wiadomo, że nie mierzymy. 238. A gdzie to jest rozmiar? 38. Jest tu gdzieś jeszcze lusterko. Czy tylko taka będę chodziła tak daleko? Jest, ale jest zajęte, to muszę tam przejść. No dobra. Wow, wypadnie cało. Jejku, za dużo. A nie, on się ślizga na tej skarpetce, nie? O. To jest za dużo. A ta kościka to nie wygląda, co? No, giga źle. Jeszcze odbicie lustrza. Strasznie. No cóż, dobra, ściągaj, kobita, ściągam. Ale bucik ładny, co? Ładne. 37 rozmiar, 222 zł. Już po obniżce. Powyżej 37, taki jaśniutki, 214. 37, 279, 279, 38. Nie podoba mi się w ogóle ani kolor, ani nic, ale dobra, zwolniło się lustro, to przymierzę, co? Co mi zależy? Ojejku, miło usiąść.
Teraz mi wstyd podnosić stopę wyżej, bo mam potarganą skarpetkę. A, to jak to się zapina? Aha, tu i tu. No, to ja nawet nie dojdę do tego lustra chyba. Ale spróbuję, nie? Już nie wygląda, bo jest niezapięty. Nie chce mi się zapinać, nie? Jeśli chodzi o kamuflaż, to całkiem sobie radzi. Nawet całkiem nieźle, no nie? Nie spodziewałam się. Naprawdę dociskam stopę tak mocno, żeby zobaczyć, czy wyjdzie choć trochę, ale zobaczcie. Nie, jest źle, co? Nawet bym powiedziała, że dobrze. Czyli musimy przymierzyć jeszcze takie pełniejsze. Dobra, przymierzymy. Ściągam. Nie wiem, czy to można gdzieś wymienić tą skarpetę? Nie widzę tych skarpet. Gdzie to było? Jak 38, to będę się cieszyć. Ach, bo jestem ciekawa, jak będą wyglądać. 37. I 37, no trudno. 299 te buty. Aha, ale już tutaj są takie za 214, 38. Ale znowu jasne mierzymy? Może jakiś inny kolor? Co to jest za kolor? Rozmiar 37, nie? A czarny? Też 37, no trudno, mierzymy złotego. Jeszcze zapięty, serio? Ale nawet sprytnie się odpina. Nie wiem, zgrzałam się już od tego schylania i mierzenia. Jednak to nie jest takie łatwe zadanie, ale przyjemne, nie? Już patrzymy. Dobra, nawet go nie włożę, zobaczcie. No i teraz widać, jak moja stopa jest wielka, co? Szeroka w sensie. Nawet jej nie zmieściłam. Nie ma szans. Ach. Gdzie chciałaś zmieścić taką stopę? Do takiego bucika, serio. Babą. No, tragedia, co? O. Tak, haluks najlepiej widać po zdarzeniu z podłogą. Właścicielki haluksów wiedzą, no, co zrobić. Okej, okay. Odkładamy. Idę poszukać. Może w ogóle zmienimy alejkę, co? Pójdziemy gdzieś w głąb. A, jeszcze takie spotkałam, ale widzę, że malutkie. 37, nie mam ceny. Chyba, że poniżej, to zaraz zobaczę. Takie podobne mierzyłam, to nie mierzę już. Mhm. A cena 134T, a te 86. Okej. Okay. Coś na takim malutkim obcasiku, 229 zł. 37 rozmiar. Czarne. 38. Mierzymy? O, jest nawet lusterko, to chodźcie. Ale mi się wyślizguje z tej skarpety. No i? Dobra, źle. Dobra, ściągaj. Powiem wam, że mega mi się podobają buty z takim jednym paseczkiem. Marzą mi się, żeby ładnie wyglądały. Nie to, żebym sobie nie kupiła, nie, ale brzydko wyglądają, no niestety, na tej mojej stopie. Co zrobić?
Tak jeszcze przejdę tutaj. O, coś takiego. 38. O, to mierzymy. Ale dzisiaj dużo 38, nie? No, ten to wiadomo, że będzie fajnie wyglądał. Dwa paluszki zalotnie wystają. Jeśli można powiedzieć przy swojej stopie, że coś jest zalotne. To ja. Dwa kusza. Idziesz na randkę. Nie spodziewasz się. Jak się spodziewasz, to tam wiecie. Taśma i ogień, nie? Chłop się nie pozna. Ale już przy takim bliższym spotykaniu, no to no nie ukryjesz, nie? Okej. Okay. Nawet nieźle, podoba mi się. Ładny ten but, powiem wam. Nawet tak nie wyglądał, ale jak założyłam, to całkiem. 249 zł. Powiem wam, tylko sobie teraz tak może podniesiemy, bo już się tak ugrzałam. O, klimę włączyli, to dobrze. Jejku, jak to jest gorąco. 179 zł takie. Jeszcze mam tą skarpetę, nie? Jak coś spotkam takiego wow, no to przymierzę. Jak nie, no to tu już nie mierzę, bo mam dość. 36 za 89 zł. O, z jednym paseczkiem. Też 89. A tu nie mam ceny. Może też 89. Taka jodełka. 199. Jeszcze takie. 169. To wszystko minus 50% albo minus 30. Nie wiem właśnie, która promocja obowiązuje, nie? Niby na wejściu minus 50, ale tutaj widzę, że co niektóre... Aha, bo to jest na drugą parę. Normalnie minus 50, a na drugą parę dodatkowo jeszcze minus 30 można dostać. O ja, dlatego tu jest tyle ludzi. Ach, babo, ty to umiesz sprzedać promocję. Serio. 149 zł. O. 38. Dobra, przymierzę go. Jeszcze są takie kolorki. Ale to już jest naprawdę ostatni, który mierzy. Nawet nie ma lusterka, nie? No nie ma, także tylko tak przymierza. Ale jestem ciekawa. Mhm. No i? A, nie ma. Szału nie ma, nie? Okej. Dobra, jeszcze tak przejdę po całości i kończę wam dosyć. Miałam przejść po całości, ale wpadł mi w oko. Niezłe, co? Te pomarańczowe. Co to jest za rozmiar? 40. Ciężki, ale podoba mi się. A ten? Ten nie mam rozmiaru, metka urwana. 38. A z jednym paskiem, nie? Te mi się podobają. Z tym tutaj. To jest na rzep? Nie, to jest po prostu taki paseczek. Nie, no nie chcę mi się już tego mierzyć. Dobra, jeszcze tego przymierzę. Babo, jedna, serio. Nie wyjdę. O ja. Ale może bym sobie coś kupiła, nie? A póki co nic mi się tak nie podoba, żeby kupić. Dobra, przymierzę jeszcze tego. A, już wiem, że... A, nawet nie najgorzej, zobaczcie. Parę centymetrów w górę by poszło. I już 1,70 m. Kolejne małe oszustwo. O ja. Jak wam się widzi... Ło, matko jedyna, noga mi się przekręciła. Fajne? Czekajcie, może weźmę tego sandała. O, przybliżenie. No nie wiem, wiem, że jest mi mocno gorąco. Czy to by było wygodne? No chyba nie bardzo. Ale...
pomarańczowego bym przemyślała. Ten może niekoniecznie. Dobra, ściągam. Matko jedna, żeś przybliżyła. Biegu, jak tam przegląd wyjdzie, nie wiem. Bardziej skupiłam się na butach niż tutaj na tym podglądzie. Mam nadzieję, że jakoś wyjdzie. Dobra, kończę. Bo jak nie skończę, to nie wyjdę stąd, nie? Także zapraszam Was na kolejne. Mierzymy w kolejną niedzielę. I piszcie, co tam mierzyć, nie? A jeszcze takie klapeczki. A po resztę trików z Haluxem zapraszam na Instagram. Konto prywatne, trzeba kliknąć obserwuj. Nic nie kosztuje. Dobra, idę, bo to już nas nie interesuje. 212, jak coś takie. Okej. Okay. Jak jeszcze coś spotkam takiego wow, to się łączę. Jak nie, to nie. Dobra, ostatni. Naprawdę. 149 zł. Ja już go nie mierzę, nie? Ale mam ochotę. Co to za rozmiar? 37 na szczęście. A ten? Jeszcze jest biały. 38, serio. Dobra, ostatni do przymiarki. Jeszcze jest na kaczuszce. 38? Tak, 38. I taki. 37. Dobra, mierzę jeszcze tego, ale naprawdę to już jest ostatni. Serio. Fajny, co? Taki trochę inny. Nie mam tutaj, gdzie sobie przysiąść. Ale... O. Dobra, nawet go zapnę, co? Żeś go odpięła. No i? Nie no, dobra, to za bardzo odstaje, nie podoba mi się. Ale całkiem fajnie się prezentuje. Nie dla mnie. Dobra, ściągam. I już idę. Jejku. Jakby fajnie wyglądał, to bym brała. To mi się podoba po prostu. Co myślicie? Piszcie. Jeszcze jest czarny jak coś. Dobra. Tak. Tutaj w ogóle jeszcze jakie fajne. 227. Ale już nie mierzę. Mam dość. 38? Jejku, 38? Nie, no dobra, nie mierzę. Dobra, ostatni. Ale muszę przysiąść. Jest tutaj tak gorąco. I tak mam już dość, że już nawet go zapnę. Czekajcie. Dobra, nie zapięłam go, ale tak go przełożyłam. Idziemy pod lustro, co? Już widzę, że nie, ale mi się podoba. Niewygodny, cholera. Kość na wierzchu, ale brałabym. Pomimo tego. Brać? Gdzie ty, babo, wyjdziesz? Nie no, wyjdę, co? Ja nie mam problemu z tym, że widać tego Haluxa. Znaczy, nie jest wygodny? Nie jest wygodny, w ogóle nie jest wygodny. Ale mi się podoba. No, jest ekstra. Dobra, muszę przemyśleć, ale... Raczej go wezmę. Już sobie wyobrażam drugą, nie? Dobra, ściągam, ale mi się podoba. To jest sztos tego odcinka. W sensie, że but, który mi się najbardziej spodobał, nie? O, czekajcie. To właśnie ten. Ekstra. Już Wam go jeszcze raz pokażę, nie? Z bliska. I od razu ściągam skarpetę. Jak niesione skarpety, to nigdy nie przestanę mierzyć tych butów. Jak to baba w raju, nie? No.
Mega mi się podoba. Dobra, ściągaj tą skarpetę, bo nie wyjdziesz z tego sklepu. Ja i Haluk żegnamy się z Wami. Zapraszamy na kolejne Mierzymy w przyszłą niedzielę. Już zapinam sandała. Czekajcie. Z bólem serca, ale odkładam. Ale ja chyba wrócę po niego, ja nie wiem. Muszę to przemyśleć. Niewygodne, strasznie. Ale teraz mam dylemat, czy czarny, czy taki jaśniutki. Nie no, chyba ten czarny. No jest teraz okazja. 227 z 379 dziewczyny. No. Dobra, idę. Idź. Może wrócę. Cześć. Razem kawałek lusterka. Nie wiem, czy to się będzie widać, czy nie. Nie wiem, to jest ta większa. Czemu nie mają lusterka tutaj? A to jest ta mniejsza. Wszystko pięknie, jak zwykle zostawiłam bilet w aucie, a tu trzeba skasować, zanim się wyjedzie. No, muszę zasuwać. Jeszcze windą, którą nienawidzę jeździć. Kto tak ma? Na dół poproszę. No, obetnę też końca. No i tak przytnę, może coś to pomoże? Co to, takie dwa dni postało i co? Już mam się ich pozbyć, ani nie zapachniało, ani oka nie nacieszyło. No nie no, trzy dychy wydane.